W dniu dzisiejszym spotkałem się z Norbertem, członkiem cieszyńskiego rodu z Gołęszyc. W jakim celu? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ano dlatego, ponieważ pożyczyłem od Norberta strój zarówno dla siebie, jak i dla Eliopa z kanału Atari Retrofan, który wykorzystamy oczywiście w zapowiedzi, no i w głównym daniu, czyli w najnowszym odcinku Wojen 8-bitowych. W tym miejscu oczywiście nie będę zdradzał tytułu gry, no ale jeśli obejrzycie ten materiał, to być może zacznie Wam coś świtać. No i oczywiście podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzu. No, a tymczasem powiem może parę słów na temat cieszyńskiego rodu z Gołęszyc, bo być może są wśród Was takie osoby, które tą tematyką się interesują. Cieszyński ród z Gołęszyc oraz drużyna Słowian i Wikingów Gołęszyce to grupa ludzi pasjonujących się historią, kulturą, walką, obyczajami oraz wierzeniami ludów wczesnego średniowiecza z terenów słowiańskich i skandynawskich. Wśród pasjonatów są rzemieślnicy zajmujący się rzemiosłem typowym dla wczesnego średniowiecza. Cieszyński ród z Gołęszyc bierze udział w różnych spotkaniach, festiwalach i innych wyjazdach związanych z własną działalnością. Zobaczcie zatem, jakie ciekawe rzeczy udało mi się wypożyczyć z najnowszego odcinka Wojen 8-bitowych. Dobra. Co my tu mamy? To jest jakiś, możesz to określić, jakiś wiek albo coś? Kiedy co? Takie coś było używane? Albo za jakiego rodu? To jest z rodu Piastów, czy co to jest? No, z rodu Piastów było 9, 10 wiek. To jest jeden z schemów. To tak jak w Robin Hoodzie takie mieli te... To są nosale, które zakrywają... Nosale, no. Nosale, żeby zakryły twarz. Tu mamy skolczą. I jasny gwint. Która zasłaniała całą twarz. A to też jest ten sam wiek? Wieków. Tu jest na przykład szłom, który miał do góry, zakładało tutaj końskie też. Aha. To jest też mój hełm z nosalem. Już przyjął ileś bitew, co widać po... To poważne? To są autentyczne wgłębienia? Wgłębienia. On był. Czyś normalny. Dostał w głowę, a gdzie... Tak. Ja pierniczę. Takimi różnymi sikierami i różnymi ten. O! Co być ten? Tu są karwasze, tylko karwasze są troszkę niehistoryczne, bo... A na co to się używa? Na to się używa do ręki. Aha. I zasłaniało ten w czasie, ale to jest do naszych pokazów, żeby se krzywdę. Ale to nie jest oryginalne, nie? Nie oryginalne, ale to na przykład jak oni se robili, to mieli skórzane. Ale to ja on se też to pożyczył, może, bo do nagrania. A powiedz mi, to jest też oryginalne? Nie, to jest jakieś... To jest to już podczepiec pod hełm, żeby na przykład od... Aha, ale to jest współczesne, nie? Znaczy... To jest współczesne bardziej, bo tego nie zakładali. Też przeważnie nie każdy miał hełm, nie każdy miał miecz. Tu mamy miecze. I to są... Jednoręczne miecze. Ale to są. Jednej ręki. I to powiedz mi, to też jest z tamtych czasów, można powiedzieć? Z tamtych czasów. Ale to jest replika, nie? Replika mieczy. Oryginału. Oryginału. Ja cię. Wszystkie te repliki, które są stwarzane, na przykład hełmy i takie ten, to znaleźli na przykład w jeziorach, w ten, albo wykopali i po prostu odzorowali na tamtych. I to też jest wszystko odzorowane, nie? Tak, tak samo tarcze. To jest moja stara tarcza, która też przyjmowała ciosy. A chcesz powiedzieć, że to jest jeden i ten sam wiek? 9-10? 9-10 wszystko wiek. Odsumujemy tamte czasy, bo późne średniowiecze, my jesteśmy wczesne średniowiecze, czyli okres 9-10 wiek, a późne średniowiecze to jest tam już rycerstwo, jagieło i takie różne, czyli te rycerze, którzy wsiadali na koniu, jak rozumiem. Spas, to już się nie podniósł. Rozumiem. Umba, które przyjmował, najlepiej przyjmować ciosy na to. Tam mamy drzewiec cały, czyli włócznie. I to też jest, to wszystko jest rekonstrukcja, nie? Wszystko rekonstrukcja. Toporek? Toporek, czekany. Którymi też uderzałeś i walczyłeś, blokowałeś. Ja cię krytyk. Przyszywanice przeważnie wywalczyli w przyszywanicach, czyli gruby, ubierali się grubo na skórnie, bo nie było tak bogato wtedy, że nie każdy miał miecz, nie każdy miał hełm. Przeważnie walczyli też czym złapali z narzędziami z pola. Ale to też jest, można powiedzieć, że to jest z tamtych czasów, nie? Tak, znaczy, tak. To jest rekonstrukcja. Rekonstrukcja, przyszywanice ze skór, które przyszywali wełnę, nakładali większą ilość i... Ale to miało na celu co? Żeby było też ciepło, czy ochrony? Ciepło było i ochrony. Bo to rozumiem, że jak dostał mieczem, czy szablą... Przeważnie tak, miecze... Od czego umierali ludzie wtedy, w tamtych czasach? No. Od uderzeń, od szarpanych ran i po ranach umierali, bo nie było takiej medycyny za bardzo. No właśnie. Wiesz, nie, że jak na filmach odcinął kończyny i wiesz, i wszystko robił, nie? Czyli po walce jeszcze żył, ale umierał, nie? A co najlepiej chłopi robili? Chodzili, dożynali tych i mieli radochę, jeszcze jak wypili, nie? Radochę mieli i pozbierali im to, co mogli, nie? Chociaż za dużo nie było. No. I to jest tak samo tutaj, to wszystko rekonstrukcja, nie? Tu jest, nie, to są koksowniki. Tam nie patrzysz, bo tam jest maszyna i tak. Aha, dobra. To jest nasz tak zwany kamerlik. Mamy pełno tarcz.
Mamy naczynia, które są z tamtego okresu, z którego sobie pijemy. A to są gliniane czy ceramiczne? Są ceramiczno-gliniane, przeważnie same robione. Deseczki drewniane, na czego się nakładało, jedzonko i takie różne sprawy. No i co, wszystko, a to jest łuk, czy nie? Nie. Myślałem, że to jest taki wygięty. Nie, to jest taki kamerniczek, no bo taki fajny. A łuku tu nie macie, nie? Nie, akurat nie, bo łuczniczka jest, no to jest jednak drogi też sprzęt, to sobie pinuje to swojego. Dobra. No kąciołki, wszystko mamy, takie różne, a cały czas się rozwijamy i będą pokazy, gdzie w Cieszynie będzie. Tak? No, no to pięknie. Zaproszę. To pięknie, no to dobra, no to ja na pewno, to który byś mi polecał sobie wziąć do nagrania? No ja ci pożyczę te dwa. Bo to są moje. Tak, bo ja dwa komplety będę potrzebował. To ci pożyczam? Dwa komplety, no. Tarczę mogę ci dać, żebyś sobie tam trzymał. Drugą tarczę ci też mogę. Ale to wiesz co, to jak będziemy robić zwiastun. To ja będzie ci tutaj. To ja, to... To, to ten, a ten, to co by ci jeszcze było potrzebne? Ja ci mogę dać to. No. To jest moje. A co to jest? To sobie ubierasz. Skórzana lamelka. O kurde. Troszeczkę niehistoryczna, bo jeszcze nie została Ale taką coś używali ze skóry. Ale to w jakich latach? To później chyba, nie? Też tamtych? Tamtych, bo to było skórzane to. Ja cię kręcę. No to pięknie, to ja bym sobie to też ciabnął. No to sobie pożyczysz. Dobra. No ubrań tutaj nie mamy. Dobra, no to... To w takim razie ja się pakuję, że tak powiem. Wybieram. Karwaszki ci dam, jakieś, żeby sobie to mógł. Karwaszki? Aha, te. O, to są moje. Dobra. A masz jeden komplet czy dwie? Po jednej na jedną rękę. Dobra. No i tyle, nie?